we are going to talk about the most known passage in the Gospel of John. Będziemy teraz mówić na temat najbardziej znanego ustępu Ewangelii Jana. And most debated passage. I ustępu, nad którym najwięcej się dyskutuje. A person can may not have read even the word in the Bible. Człowiek mógł nie czytać nawet słowa z Biblii. But the person knows that Jesus made water into wine. Ale każdy człowiek wie, że Jezus dokonał zmiany wody w wino. So this is our task to look at this chapter and to try to see whether or not Jesus was doing a circus. Chcemy więc spojrzeć na ten rozdział i zobaczyć, czy Jezus urządził swego rodzaju cyrk wtedy. Just look at the situation. Popatrzmy na tę sytuację. What kind of miracles did Jesus do? Jakiego rodzaju cudów Jezus dokonywał? He healed the sick. Uzdrawiał chorych. He cast out the demons. Wypędzał demony. He raised almost dead people to life. Wzbudzał ludzi, którzy byli prawie umarli lub umarli, wzbudzał do życia. And then of course Lazarus, he raised him from the dead after 3 days in the grave. No a gdy chodzi o Łazarza, to po 3 dniach, gdy przebywał w grobie, jednak wzbudził go do życia. And what is that? The first miracle which Jesus makes, as the Bible says to us. A cóż to za cud, o którym nam mówi Biblia jako pierwszy cud Jezusa? It looks like a circus. Opis wygląda, jakby to jakiś cyrk był. Covered with a lid, look, this is the water, covered with a lid. Now open the lid. Hey, look, it's red. Otworzył przykrywę, patrzy, woda. O, przykrył drugie, popatrzył, woda. O, zamieniła się wino. For what purpose? Z jakiego powodu miałoby się coś takiego stać? The crowd at the wedding was drinking for 3 days. They finally ran out of wine. Ludzie, którzy byli na weselu, przez 3 dni pewnie wypili już wszystkie wino. And Jesus came, all right. I am a good, nice wizard. I'll make you more wine. Keep drinking. Ale Jezus wychodzi, ja jestem tym dobrym czarownikiem. Zrobię wam wina, będziecie mogli pić. What's this for? O to chodzi? How does it come in harmony with the message of the gospel? Czy to harmonizuje z poselstwem, jakie nam przekazuje Ewangelia? Is Jesus attempting to make himself a popular guy? Czy Jezus chciał się stać taką popularną osobą? Well, let's look at some details. Popatrzmy na detale. The key verse that people do not understand is found in chapter 2, verse 6. Szczegół, którego ludzie nie rozumieją, na ogół znajduje się w wierszu 6 drugiego rozdziału Ewangelii Jana. Here was 6 stone vessels
stood according to the custom of purification of the Jews that contained 2-3 measures of water. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. How do you imagine yourself a stone vessel? Jak sobie wyobrażacie te naczynia kamienne? Was it like a pitcher? Czy to były w kształcie dzbanów? I can't imagine carrying a stone utensil. Can you imagine a pot made out of stone? Czy możecie sobie wyobrazić takie naczynie z kamienia? Yeah, this the key here is according to the purification. Kluczowym wyrażeniem jest to według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia. And that's why we see how it is important to see beyond the Greek language of John. I tutaj musimy popatrzeć poza ten grecki język Ewangelii Jana. Because according to the purification, that's how John is trying to explain the Hebrew term mikwa. Otóż tutaj Jan stara się wyjaśnić hebrajski termin mikwa. And a mikwa, it's a fairly large vessel. Mikwa to dość duże naczynie. Because mikwa presupposes that the person would be able to completely immerse him or herself into the water. W takim naczyniu, według oczyszczenia, człowiek mógł się zanurzyć całkowicie. So, the guy like me should be able to climb into it and completely be immersed in the water. No więc taki facet jak ja, gdyby wtedy był i miał się zanurzyć całkowicie w wodzie. How many liters? So it's the size of a bathtub. To musiałby być jakiś pojemnik niemalże do kąpieli. How many liters are in a bathtub? No, taka wanna na przykład, ile mieści w sobie litrów? 200, 300. Around 200 liters. O, powiedzmy 200 litrów. So, Jesus made 6 by 2, so it's 1,200 liters of wine. A więc Jezus uczyniłby około 1200 litrów wina. Well, that is a huge tanker truck. No, to olbrzymi pojemnik byłby. Well, the last time it was done without Jesus, back in 1987, when Chernobyl disaster happened. W 1987 roku coś takiego się stało, to bez Jezusa, w Czarnobylu. They had to fix that reactor and cover it with the concrete. Żeby coś zrobić z tym reaktorem i przykryć go betonem. And of course, who would want to risk his life to go and work in under such a radiation? Oczywiście ktoś musiał się tam udać i pracować przy takiej radioaktywności. And there was this, they put the rumor that the alcohol removes the radiation. Ktoś puścił taką plotkę, że alkohol
schroni przed radiacją. Back in 86, Gorbachev has really limited the sales of the alcohol in USSR. W 1986 roku Gorbachev bardzo ograniczył sprzedaż alkoholu w Związku Radzieckim. And in Chernobyl they brought a huge large tank of vodka. Ale do Czarnobyla przywieźli olbrzymi pojemnik wódki. And so many people decided to go to work for Chernobyl to clean themselves from radiation. Więc wielu gotowych było tam pracować w Czarnobylu, ale wcześniej chcieli się oczyścić przed radiacją, chronić, pijąc ten alkohol. Some people say that they were drinking up to 5 liters of vodka a day. Mówią, że niektórzy potrafili wypić 5 litrów wódki w ciągu dnia. And then I know many people say, oh, we have cancer. Ale wiem, że później niektórzy z nich mówili, o, ja mam raka. And we don't really know whether this cancer is from radiation or a side effect of removing the radiation with vodka. Ale mówią, nie wiemy, czy jest to wynikiem tego promieniowania, czy też zabezpieczenia przed tym promieniowaniem przez wódkę. Well, is it this text about Jesus giving people wine to drink, or there is some different intent here? Jaki był cel w dokonaniu tego cudu? Dać ludziom pić wino, czy jakiś inny był powód? Well, why didn't he say, okay guys, here are your pitchers all around the table, the large pitchers. Dlaczego nie powiedział, panowie, tutaj macie dość duże dzbany na stołach. Fill them with water. Napełnijcie je wodą. Then take your handkerchiefs. A później weźcie jakieś chusty. Cover it. Przykryjcie je. Then uncover it and you'll see the wine. A gdy je odkryjecie, to zobaczycie, że tam będzie wino. Well, Jesus isn't doing that. Ale Jezus tak nie zrobił. He makes people to fill these mikwas with water. On kazał napełnić te mikwas wodą. And then he tells everybody not to reveal from where is the wine coming. A później mówi coś, nie podając do wiadomości, skąd się wzięło to wino. He better would hide this from people. On to chciał ukryć przed ludźmi. He needed to do this. On potrzebował tak zrobić. Trzeba było tak zrobić. Well, think about these vessels for purification. Who would go to purification vessels? Bo pomyślcie, to były naczynia do oczyszczenia. A kto tam mógł chodzić do tych naczyń? Somebody is having an open wound and when the wound heals, the first thing you gotta go deep into this water. Ktoś, kto miał jakąś tam, powiedzmy, otwartą ranę, gdzieś psującą się, no to taki wchodził, żeby tam się oczyścić. A woman after a period would go and dip herself into the water. Kobieta, która miała okres, po tym czasie, gdy on minął, to tam szła, żeby zanurzyć się w tej wodzie. And you wanna drink out of it? A wy chcielibyście pić później z takiego naczynia? Nie. This is like, yeah, here is your new water, new wine. And by the way, everybody says, oh, this is such a great wine.
A zwróćcie uwagę, że tam wszyscy powiedzieli, o, jakie wspaniałe to jest wino. Yeah, it's like somebody is very, very thirsty and you quietly go into the toilet and get the water from out of the toilet and give it. To by tak wyglądało, jakby ktoś był bardzo spragniony, a wy byście poszli do toalety i tam nabrali stamtąd wody i dali mu. That's what Jesus is doing. To tak mniej więcej by wyglądało. Why is he doing it? To dlaczego Jezus coś takiego zrobił? Well, the answer is in verse 13. Odpowiedź jest w wierszu 13. The verse 13 connects the story and says that the Passover of the Jews was approaching. Wiersz 13 mówi, że zbliżała się wtedy Pascha Żydowska. And the Passover is approaching, it means that everybody would start right after this wedding, everybody would start going up as for the pilgrimage to Jerusalem. A to znaczyło, że po tym weselu wszyscy mieli się przygotować do pielgrzymki do Jerozolimy. And you cannot go to Jerusalem without taking the mikwa. A nie można było udać się do Jerozolimy bez wzięcia mikwy. That's why he made the wine in the mikwa. Dlatego on uczynił wino w tej mikwa. I have to make a little little footnote here. Tutaj musiałbym dać maleńkie wyjaśnienie. We thought that the Gospel of John does not is not structured around the biography of Jesus. Mówi się nam, że Ewangelia Jana nie ma zadania przedstawić chronologicznie wydarzeń z życia Jezusa. But the Gospel of John, its main goal is to present the teaching of Jesus. Ma ona głównie przedstawiać nauczanie Jezusa. And it is structured around the Jewish festivals. Ale można powiedzieć, że cała struktura tej Ewangelii powiązana jest z żydowskimi świętami. If we take out chapter 1 as introduction, jeśli pierwszy rozdział potraktujemy jako wprowadzenie, introdukcja, then chapter 2 starts with Passover. To drugi rozdział zaczyna się od Paschy. And it ends with Passover. I kończy się Paschą. The last Passover of Jesus, Jesus takes the wine. W ostatniej pasrze Jezusa, Jezus bierze wino. And he says, this is my blood. I mówi, to jest krew moja. On the first Passover before his first Passover, Jesus also takes the wine. A przed swoją pierwszą paschą, Jezus również bierze wino. And puts it into the mikwa. I umieszcza je w mikwa. He did not intend for people to drink all this 1200 liters of water so that they would be drunk like pigs. On nie chciał, żeby ludzie wypili 1200 litrów wina i upili się jak świnie. But he wanted to illustrate because he wanted them to see that wine inside the mikvah when they would try to immerse themselves there.
He intended them to see the wine inside the mikvah later when they would immerse themselves there. He wanted them later. On chciał, żeby później, when people are preparing to go to Jerusalem, gdy będą się przygotowywać do udania się do Jerozolimy, would see that this wine was there. Widzieli, że tam było to wino. And when they immersed themselves in there, that they would think, what does it mean? I gdyby się tam zanurzyli, zrozumieli, co to znaczy. They were immersed in the wine? Probably not, but they would see the that it was there, the red color. Oni się tam na pewno nie zanurzali, ale widzieliby ten czerwony kolor wina i pomyśleli, no my tam powinniśmy się zanurzyć, chyba pomyśleli. And for the disciples, it was the first lesson. Dla uczniów była to pierwsza lekcja. Because it says here that he was there with his disciples and he was doing the miracle mainly for his disciples. Jest tu w Ewangelii powiedziane, że uczniowie jego byli z nim i on uczynił dla nich ten cud, żeby to była dla nich pierwsza lekcja. And in this first lesson, he would introduce his disciples to the meaning of the blood which he will in the future shed on a Calvary. I on tutaj pokazał uczniom swoim to wino, że ono będzie symbolizowało jego krew, którą on niedługo przeleje. Well, we will continue with the Passover theme in the Gospel of John. My będziemy jeszcze mówić na temat świąt Paschy w Ewangelii Jana. As I said before, we and yesterday we focused on the issue of Jesus and the Jewish tradition. Wczoraj mówiliśmy o Jezusie i jego stosunku do tradycji żydowskiej. And we said that Jesus in his Sermon on the Mount criticized certain points of the oral Torah. I powiedzieliśmy, że Jezus w kazaniu na górze skrytykował pewne punkty tak zwanego ustnej tory czy ustnego przekazu. However, today we will look at the other side of the coin. A dzisiaj popatrzymy na drugą stronę monety. We will observe in the Gospel of John that Jesus attends all the holidays. Zobaczymy z Ewangelii Jana, że Jezus chodzi na wszystkie święta. We will see in the Gospel of John that Jesus does not perform any sacrificial rituals on this festival. I zobaczymy, że Jezus nie dokonuje żadnego rytualnego obrzędu podczas tych świąt. However, for each festival he has teaching. Natomiast przy każdej okazji wypowiada pewne nauki. Exodus 23 in the Torah teaches that 23 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej w Torze, tam jest napisane, that every Jew must come to Jerusalem 3 times a year. Że każdy Żyd powinien udać się 3 razy w ciągu roku do Jerozolimy. And these 3 times are called the pilgrim festivals or the harvest festivals.
I te trzy święta nazywają się świętami pielgrzymkowymi lub świętami żniwnymi. At the Passover, there is a harvest of barley. Podczas święta Paschy było żniwo jęczmienia. Jęczmienne zaczynało się. And everybody would come for Passover, and 3 days after Passover, they would have the feast of the first sheaf of barley. Po 3 dniach tych uroczystości paschalnych brany był snop jęczmienia. And at the Pentecost or Shavuot, a podczas pięćdziesiątnicy, albo inaczej Shavuot, there was a harvest of wheat. Wtedy zaczynało się żniwo pszeniczne. And everybody was in Jerusalem again. I wtedy wszyscy mieli być znów w Jerozolimie. And they would offer leavened breads to the priest. Wtedy ofiarowano chleby kapłanom. And then you have the Feast of Tabernacles or Sukkot. A później mamy Święto Namiotów, inaczej zwane Sukkot. And this festival is associated with the harvest of grapes and olives. Wtedy były żniwa, czy zbiory winogron i oliwek. And we will see in the Gospel of John all 3 Passovers. I widzimy z Ewangelii Jana wszystkie 3 święta Paschy. In chapter 2 and 3. W rozdziale 2 i 3. Then in chapter 6. Później w rozdziale 6. And of course in chapter 13. I w rozdziale 13. Then in chapter 5 we will see the Feast of Shavuot. A w rozdziale 5 mowa jest o święcie Shavuot. And then in chapter 7 we see the Feast of Sukkot. A w rozdziale 7 mowa jest o święcie Sukkot. So these are the festivals, but also which we will discuss in the chapter 10, there will be a feast of Hanukkah. To są te święta, a w rozdziale 10 jeszcze dodatkowo jest wspomniane święto Hanuki. And this is not a Levitical festival, and we'll talk about this. To nie jest święto, o którym mówi trzecia księga Mojżeszowa, ale o tym jeszcze będziemy wspominać. But let's look for each festival. There is a teaching associated with the topic, with the main theme of the festival. Podczas każdego święta Jezus porusza nauki, które są związane z tym świętem. Well, let's look at the first Passover. Popatrzmy na przykład na pierwszą Paschę. The first lesson is already learned before the pilgrimage. Tej pierwszej lekcji mieli się nauczyć, zanim rozpoczęli pielgrzymkę do Jerozolimy. The water is turned into wine that symbolizes the blood of redemption. Woda zamienia się w wino, co symbolizuje krew odkupienia. Then when Jesus arrives at the temple, a później gdy Jezus przychodzi do świątyni, he enters the temple mount and drives out all the merchant people and money changers
from the temple court. Wchodzi na wzgórze świątynne i wypędza wszystkich przekupniów, handlarzy, tych, którzy zmieniali pieniądze, wypędza ich z terenu świątyni. What's the purpose and what is the connection here? Jaki to jest cel i jaki ma związek ze świętem? Well, first of all, we have to understand that temple was operated by the Sadducees. Musimy pamiętać przede wszystkim, że świątynią opiekowali się Saduceusze. This was a long-standing controversy between the Pharisees and the Sadducees. A między Saduceuszami i Faryzeuszami był długi, długi okres konfliktów. I told during the morning sermon that the Pharisees were... Podczas porannego kazania powiedziałem, że faryzeusze... What does the word mean? Co znaczy słowo może faryzeusz? Interpreters of the Bible. Interpretator Biblii. During the time of Ezra and Nehemiah, they were called Tofsei Torah, the knowledgeable people of the Torah. W czasach Ezrasza i Nehemiasza oni nazywani byli Tofsei Torah. Tofsei Torah, czyli znawcy Tory. Tłumacze Tory. But the Sadducees come into the stage during the Antiochus Epiphanes occupation in 170 BCE. Natomiast Saduceusze pojawiają się w czasach Antiocha Epifanesa mniej więcej 170 lat przed naszą erą. The Sadducees, or in Hebrew Tzadukim, Saduceusze, a po hebrajsku Sadukim, They were the relatives and followers of the priest Tzadok. Oni byli krewnymi, jakimiś pochodnymi od kapłana Sadoka. The problem was that during the Antiochus Epiphanes, many priests supported the idea of Hellenization of the Jews. Problemem było to, że w czasach Antiocha Epifanesa wielu Saduceuszy było za tym, żeby bardziej zhelenizować religię żydowską. And the priests didn't mind some adjustment to Jewish religion. I kapłani nie mieli nic przeciwko temu, żeby jakoś tę religię żydowską dostosować do istniejących wtedy warunków, jakie wprowadzał Antioch. But the Pharisees, they were not called the Pharisees then, but the knowledgeable people of the Torah, who most many of whom were not of a priestly generation, ale faryzeusze, którzy na ogół nie pochodzili z jakichś rodów kapłańskich, ale byli ludźmi wykształconymi. They joined Judah Maccabee, who led the revolt against the Antiochus Epiphanes. Oni współpracowali z Judą Machabeuszem, którzy walczyli przeciwko Epifanesowi. And that's how they became popular. I w ten sposób zyskali na popularności. But only few priests supported Judah the Maccabee. Natomiast Judę Machabeusza popierało zaledwie niewielu kapłanów. However, the Pharisees got control over the synagogues. A faryzeusze mieli kontrolę nad synagogami. And so Jerusalem
tend to have more Sadducees who were sort of a rich people and belong to the families of the priests. A więc w Jerozolimie mamy znaczną liczbę ludzi bogatych i są to ludzie powiązani z kapłaństwem. And later on they got sort of connections with the Hellenized synagogues in Alexandria and other places of the diaspora. Później oni mieli większe powiązania z synagogami, dużymi synagogami w Aleksandrii i w innych miejscach diaspory żydowskiej. So they sort of represented the Hellenized part of the Judaism. Możemy więc powiedzieć, że Saduceusze reprezentowali tę zhellenizowaną część judaizmu. That's why Romans liked them. Dlatego też Rzymianie lubili ich. And they allowed them to run the temple. I pozwolili im, żeby oni byli tymi opiekunami świątyni. And Herod, before you know, in the first century BC, started the massive reconstruction of the temple. Wiecie, że taką poważną odbudowę i rekonstrukcję świątyni przeprowadził w pierwszym wieku przed naszą erą Herod Wielki. And temple became one of the miracles of the world. I ta świątynia stała się jednym z cudów świata. But for that miracle somebody had to pay. Ale ktoś za ten cud musiał zapłacić. Like today there is the tallest building in the world now in Dubai. Tak jak teraz największy budynek na świecie wybudowano w Dubaju. And this is called Burj Khalifa, and it's a great place, and all of it was so interesting and so glamorous. To się nazywa Burj Khalifa. Wszystko tam jest niezwykłe, piękne, wspaniałe. And suddenly, right before the opening of this Burj Khalifa to the public, we learned. Ale tuż przed otwarciem tego Burj Khalifa dla publiczności dowiedzieliśmy się, that the Emirate of Dubai wants to default on its loans for like $300 billion. Że emir Dubaju postanowił zmniejszyć pensje swoim ludziom o default on the loans. Około 300 billion dollars. Znaczy wziąć takie pożyczki z pensji swoich ludzi na trzy. Not pensji. The state loan. They borrowed the money and they didn't want to pay. Wziął pożyczki na 300 billion. Na 300 miliardów dolarów. Well, somebody had to pay. Zapożyczył się w każdym razie na 3 miliardy dolarów. Somebody had to pay for the temple. No, ktoś musiał zapłacić też za tę świątynię. Well, they established two things. Ustanowili więc dwie rzeczy. First thing, they established a special temple currency. Przede wszystkim wprowadzono specjalną monetę świątynną. And in order to use that in the temple for offerings or for anything, you have to first exchange your regular money into the temple money. I każdy zanim złożył jakąś ofiarę, coś tam robił w świątyni, to musiał wymienić swoje normalne pieniądze na pieniądze świątynne.
And the exchange rate was very speculative. A ta wymiana była bardzo spekulatywna. That's the first source of income, indirect income. I to było pierwsze źródło dochodu. Second issue was that according to Leviticus chapter 1, a drugi według księgi kapłańskiej rozdział 1, it says that the animal must be spotless. Tam jest powiedziane, że zwierzę musi być bez skazy na ofiarę. So, let's say you want to bring your sin offering. Więc wyobraźcie sobie, że macie przyprowadzić ofiarę za grzech. Well, according to the book of Leviticus, you go to your flock of sheep. Więc według Księgi Kapłańskiej po prostu idziesz do swojego stada owiec. And you take a lamb. I bierzesz baranka. And you carry it to the temple. I prowadzisz go do świątyni. Well, in the temple they will start inspecting it like the road police in Ukraine when they want the money, the bribe. Ale tam oglądają tego baranka tak jak na Ukrainie policja drogowa, która chce zarobić na kierowcy. And they will look under the lip and in the nose and under the ear. A więc zaglądają pod wargę, do nosa, do ucha. And they will look until if they find a little spot. All this animal cannot enter the temple. Oj, nagle zauważają coś tam, jakiś drobiazg i mówią, nie, to zwierzę nie może wejść na teren świątyni. So, the only, if you really want to make offering, the only way for you to acquire the animal is go and acquire it inside the temple court at this market. Więc praktycznie, żeby móc złożyć ofiarę, trzeba było pójść na teren świątynny i tam już gotowe owce czekały, które można było kupić. Well, the price of that lamb was 3 to 4 times higher than the market price of the lamb. Ale ofiara ta kosztowała 3 do 4 razy więcej, niżeli na zwykłym targowisku. You see why Jesus was unhappy with the situation. Widzicie, dlaczego Jezus nie był zadowolony z tego, co oglądał? But there was one even greater problem. Ale był jeszcze jeden większy problem. The problem is that according to Exodus 12, problem polega na tym, że gdy czytamy drugą księgę Mojżeszową, 12 rozdział, verse 48 says, wiersz 48, to tam jest napisane, that if a foreigner will or a stranger will decide that he wants to eat Passover of God, he must be circumcised and then become the natural born of Israel. Jest napisane, że jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw pierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem. In other words, the Passover, you know, many people make a wrong assumption that the Torah in the Old Testament is only salvation to the Jews. Wielu uważa, że Tora przedstawia tylko nauki związane ze zbawieniem dla Żydów. However, the book of Exodus tells that it is open for anyone. Ale choćby ta druga księga Mojżeszowa pokazuje, że zbawienie było otwarte dla wszystkich. The only condition was that the foreigner could join the people of Israel
at the time of Passover. Jedynym warunkiem było przyłączenie takiego obcego człowieka do społeczności izraelskiej przed świętem Paschy. And this is why Jesus was especially outraged. I dlatego też Jezus był szczególnie zły w tym wypadku. Passover was the time when the foreigners could come to the temple, get circumcised and become the members of the community of Israel. Obcokrajowcy mogli przyjść do świątyni i przez świętem Paschy, najpierw trzeba było obrzezać się, ale mogli przyłączyć się do narodu izraelskiego i razem obchodzić święto Paschy. But this marketplace became a real obstacle for many people to join the assembly of God. Ale to całe targowisko, które zaskał Jezus, to przeszkadzało ludziom obcym w przyłączeniu się do społeczności Bożej. And that's why Jesus in the Gospel of Matthew, when he drives out the traders from the temple court, cites the book of Isaiah, chapter 58. Dlatego Jezus cytuje Księgę Izajasza, 58 rozdział, co jest opisane w Ewangelii Mateusza. Where he says, my house will be called the house of prayer. Cytuję słowa, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. However, Matthew does not quote the end of the verse in Isaiah. Tylko Mateusz nie cytuje tej końcówki wersu z Izajasza. The end of the verse is house of prayer for all the people. Izajasz mówi, że to ma być dom modlitwy dla wszystkich narodów. And that is why the driving out of the merchants, which happens in the Gospel of John during the first Passover, but in the Gospel of Matthew, it's the second driving out at the last Passover. Ewangelia Jana wspomina pierwsze wypędzenie przekupniów ze świątyni, a Mateusz wspomina ostatnią Paskę, kiedy Jezus po raz drugi wypędził przekupniów ze świątyni. They are all around the Passover. Ale to wszystko dzieje się wokół Paschy. Because the main theme of the Passover, one of the themes of the Passover, is to allow all the foreigners to join the assembly of Israel. Dlatego, że jednym z zadań święta Paschy polegało na tym, ażeby ludzie obcy mogli przyłączać się do społeczności Bożej. And that shows the universality of the Torah for entire world. I tutaj też widzimy uniwersalność Tory po prostu dla całego świata. And this is the way how under the old covenant, and we'll talk about the covenant in the next session, this is how the old covenant accepts the non-Jews to be saved. I tu widzimy, jak w Starym Przymierzu, a o tym jeszcze będziemy szerzej mówić, ale już widzimy, jak wskazywało drogę to Stare Przymierze do przyjęcia innych ludzi do społeczności żydowskiej. The reaction of the Jews here is very specific. Ale reakcja tutaj Żydów jest szczególna. I have to make a little note here.
Tutaj muszę znów maleńkie wyjaśnienie podać. In the synoptic gospels, w Ewangeliach synoptycznych, it's very clear that the opponents of Jesus are the Pharisees. Wyraźnie widzimy, że tymi, którzy sprzeciwiali się Jezusowi, to byli faryzeusze. However, John often uses the Greek word iudaios for everything. Natomiast Jan często posługuje się terminem iudaios. He uses the word pharisaios, but it's like 6 times, no more. Używa wprawdzie też słowa faryzajoj, czyli faryzeusze, ale chyba tylko 6 razy, nie więcej. So we have to always be mindful on the context which Jews John talking about. Dlatego, gdy czytamy Judejczycy, to musimy zawsze myśleć, o której grupie Judejczyków myślał Jan. And we will see later on how the word Jews is used differently in the Gospel of John. Jews as the leaders and the Pharisees, and Jews as a simple people. Później w Ewangelii Jana zobaczymy, że Jan raz ma na myśli ludzi przewodzących narodowi, a drugi raz, gdy używa słowo Judejczycy, ma na myśli zwykłych, prostych ludzi. But in verse 18, Jesus is approached by his opponents who asked him, chapter 2, verse 18. Ale w drugim rozdziale, w wierszu 11, 18. Yes. They asked him. Zauważamy, że zwracają się tu do Jezusa. Please show us the sign. How can you prove that you have authority to do so? Zwracają się ci Judajczycy, czyli Judejczycy, mówiąc do niego, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci wolno to czynić. This is very strange reaction. To bardzo dziwna reakcja. Think about the marketplace. I'm sure on the marketplace there were more than 2 or 3 salespeople. Wyobraźcie sobie tamtejsze targowisko. Na pewno było tam więcej niż 2-3 handlarzy. Well, I know how to dismiss the entire marketplace even with 1,000 people in it. Nie wiem, jak przepędzić ludzi, jeśli tam będzie, powiedzmy, 1,000. I will come with a big suitcase. Ja to bym zrobił tak, przyniósłbym wielką walizkę. I will stand in a crowded place, close my eyes. Stanąłbym w tłumie, zamknął oczy. I will say Allah Akbar and will start counting. 10, 9, 8. Powiedziałbym Allah Akbar i zaczął liczyć 10, 9, 8 i tak dalej. And the entire marketplace will be empty by me counting 1. I zanim bym doliczył do 1, prawdopodobnie wszyscy by uciekli z tego targowiska. But Jesus did not have any suicide belt on him. Ale Jezus nie miał takiego pasa samobójcy wokół swoich bioder. He had just a whip. Miał po prostu jakiś bat. Well, think about just take a whip and go into the shopping area and start hitting people right and left. What's gonna happen? No wyobraźcie sobie, że Jezus bierze ten bat, a tam są poszczególne jakieś sklepiki, stoiska, no i on macha tym batem na wszystkie strony. 3-4 big guys will jump on you and overpower you. No to 3-4 porządnych chłopów by
padło na ciebie i by cię oczywiście skrępowało. Nobody tried to resist Jesus. Ale nikt nie mógł się oprzeć Jezusowi. Definitely there was something in Jesus's appearance that caused a fear and people ran away from him. Coś było w twarzy Jezusa takiego, że gdy popatrzyli na niego, to przerażeni byli i po prostu uciekali. So it was clearly a sign. A więc to był właściwie znak. It was a sign of something supernatural. To był znak czegoś nadzwyczajnego. Why are they asking for a sign? To dlaczego oni go proszą jeszcze o jakiś znak? They are not asking for any more supernatural sign. Tak naprawdę to im nie chodziło o jakiś nadzwyczajny znak. I told you yesterday that the major issue between Jesus and his opponent was that he taught from himself. Wczoraj już wspominałem o tym, że główny problem, jaki stanął między nimi a przywódcami żydowskimi, to było to, że on mówił od siebie. If I say to you, Rabbi so and so teaches this carpet is green, then you have to believe me. Gdybym powiedział, rabbi taki a taki naucza, że ten dywan jest zielony, to wtedy byście to przyjęli. But if I say this carpet is green, you can say no, 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 you nobody. My rabbi thought that this carpet is red. Ale gdybym ja przyszedł i powiedział, że ten dywan jest zielony, to wy byście powiedzieli, nie, 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 mój rabin powiedział, że on jest czerwony. Then especially helpful when you drive through the traffic light. You better have a good rabbi to refer to. A więc gdy będziecie jechać i zobaczycie czerwone światło na drodze, to pamiętajcie, lepiej mieć dobrego rabina za sobą. And pray that the other driver has the same rabbi. I módlcie się o to, żeby ten, który jedzie za wami, też miał tego samego rabina. Miracles is a very, very, very difficult issue for the Pharisees. Cuda były bardzo, bardzo trudnym problemem dla faryzeuszów. There was a rabbi who lived in the second century. W drugim wieku żył pewien rabin. His name was Hanina ben Dosa. Nazywał się Hanina ben Dosa. And about him the Talmud says that he prayed for the people and people got healed. Jest powiedziane o nim, że on modlił się za ludzi i ludzie byli uzdrawiani. And the Talmud said that if somebody was bitten by the poisonous snake, the rabbi Hanina ben Dosa can pray and the person can be saved. Talmud mówi, że na przykład jeśli ktoś był ukąszony przez węża, to ten rabin by się modlił i człowiek byłby uzdrowiony. But the rabbis, they looked at Rabbi Hanina ben Dosa and they said, he's doing too many miracles. Ale inni rabini patrzyli na tego rabina ben Dosa i mówili, on za dużo tych cudów czyni. And they forbade him to do the miracles for a while. I zabronili mu na jakiś czas czynić te cuda. Why is it a problem? Dlaczego taki problem w ogóle zaistniał? Well, there are two very important statements in the oral Torah that explain the essence of rabbinic Judaism. W przekazie ustnym Tory są dwa takie ustępy, które wyjaśniają
explain what the main essence of rabbinic Judaism. Które wyjaśniają, na czym polegał judaizm rabinistyczny. First is found in the Mishnah. Pierwszy znajduje się w Misznie. It says Moses gave Torah God gave Torah to Moses on the Mount Sinai. Pierwszy mówi, że Bóg dał Mojżeszowi Torę na górze Synaj. And Moses gave it to Joshua the son of Nun. A Jozue przekazał ją Jozuemu synowi Nuna. And Joshua gave it to the judges and judges to the prophets. A Jozue następnie przekazał ją sędziom, a sędziowie prorokom. And the prophets gave it to the men of the great assembly. A prorocy dali ludowi wielkiego zgromadzenia, ludziom wielkiego zgromadzenia, which later is called the Sanhedrin. Dzisiaj nazywa się, czy później nazwano ich Sanhedrynem. And so Sanhedrin is now is viewed as the owner of the Torah. Czyli właścicielem Tory był Sanhedrin. And because of this, there is another interesting story. A jeśli tak, to mamy drugą interesującą historię. In the beginning of the second century, there were two famous rabbis. Na początku drugiego wieku było dwóch słynnych rabinów. Rabbi Eliezer and Rabbi Joshua. Rabin Eliezer i rabin Jozue. And one day there was a big discussion in the school about some Torah aspect. I któregoś dnia stoczyła się wielka dyskusja na temat jakichś ustępów Tory. And Rabbi Eliezer tried to prove his point, but the majority did not accept Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer chciał wytłumaczyć pewien, przekazać swoje zrozumienie tego ustępu, ale większość się z nim nie zgadzała. And Rabbi Eliezer said, if Torah is interpreted according to my opinion, let the mustard tree prove it. I wtedy rabin Eliezer powiedział, jeśli nie będzie to tłumaczenie zgodne z moim poglądem, to niech to rozstrzygnie roślina gorczycy. And the master tree moved three steps on the left. I wtedy gorczyca przesunęła się o trzy kroki na lewo. And they said to him, Master Tree does not prove anything. Ale wtedy wszyscy powiedzieli, o, to ta gorczyca niczego nie dowodzi. Then he said, if Torah is interpreted according to me, let the stream prove it. I wtedy powiedział, jeśli to, co ja mówię, nie jest zgodne z nauką Tory, to niech dowiedzie tego strumień. And the stream turned and started flowing up into the mountain. No i ten strumień nagle zawrócił i zaczął płynąć w górę. And they said, stream proves nothing. Ale oni powiedzieli, no, ale strumień też tutaj niczego nie dowodzi. Then suddenly the voice from heaven sounded like a thunder. No to wtedy głos nieba zagrzmiał jak grzmot. And said, how come you are not listening to my son Eliezer? Dlaczego nie słuchacie mojego syna Eliezera? The Torah is interpreted like he says. Isn't? Is interpreted. Torah jest interpretowana
tak powinna być interpretowana, tak jak on powiedział. The Rabbi Yehuda then stood up. Wtedy powstał rabin Yehuda. And he said from the book of Deuteronomy chapter 30 verse 12. I zacytował piątą księgę Mojżeszową, rozdział 30, wiersz 12. It is not in heaven. Nie jest ono na niebie. But that's it. And then added, therefore we are not listening to the voice of heaven. Dlatego my nie słuchamy głosu z nieba. As you noticed, he plucked three words out of context. A więc widzicie, co on zrobił? Wyrwał trzy słowa z kontekstu. Because if you read the entire context, verse 11 through verse 14, you will see that it's not talking about not listening to the voices from heaven. Bo gdybyście czytali od wiersza 11 do 13, to zauważycie, że tutaj nie chodzi o to, że z nieba się ma odzywać jakiś głos i trzeba go słuchać lub nie. It says this commandment that I command you today is easy to do. It's not in heaven that you have to go up to there. It's not all the way behind the sea. It's close to you. Po prostu tu jest mówi, że to słowo nie jest daleko od was, żebyście nie mogli go słuchać. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i tak dalej. So based on this, they made their own interpretation. Ale opierając się na tym, mieli swoją interpretację. After this discussion, three disciples walk by the sea gate. Po tej dyskusji, what was the sea three gate? Disciples walk by the gates of the sea, of the city. Oh, the city gate. City gate. Trzech uczniów szło koło bramy miejskiej. And they see Elijah the prophet sitting there. I zobaczyli siedzącego tam proroka Eliasza. And they ask him, Elijah, Elijah, you live up in heaven. What is the Holy One, blessed be He, doing there right now? Eliaszu, Eliaszu, który jesteś w niebie, powiedz, kto tak naprawdę ma rację? What is God doing up in heaven? Co Bóg robi tam w niebie? And Elijah says, oh, God is looking down at this discussion and he is laughing. O, Bóg patrzy z góry na tę dyskusję i śmieje się. He says, my children defeated me. My children defeated me. I mówi, dzieci moje mnie pokonały. It means this story is interpreted that God does not have any control of what is happening on earth. Cała ta historia ma pokazać, że Bóg nie interesuje się tym, co dzieje się na ziemi. God gave the Torah to the rabbis, and they have full authority now to do whatever they need fit. Bóg dał Torę rabinom, a oni teraz mają przekazywać dalej to, co jest właściwe, co należy robić. And that's why Rabbi Judah, by quoting, it is not in heaven, basically says to God, God, you cannot intervene into our discussion. I dlatego rabin Juda, który odwołał się do tego wyrażenia na niebie, po prostu chciał powiedzieć, Boże, Ty nie wtrącaj się do tego, co tu się dzieje. That's why coming back to the Gospel of John, when they asked him, what kind of authority are you, do you have to do all the miracles? Wracając więc do Ewangelii Jana, widzimy, że stawiają mu takie pytanie Jezusowi, jakie prawo masz do czynienia tych cudów? Do you have a board of rabbis gathered and gave you permission to come and do these things? Czy rada rabinów
spotkała się i dała ci prawo coś takiego robić? Well, we know one person quietly acknowledges different. Wiemy, że tylko jeden potrafił się z temu sprzeciwić. Because then in chapter 3 verse 1 we have an explanation. Who are these Jews in chapter 2 verse 18? Trzeci rozdział, wiersz pierwszy wyjaśnia, kim był ten człowiek z wiersza 18 drugiego rozdziału. Because here it says, between those Pharisees there was somebody by the name of Nicodemus. Ten wiersz pierwszy mówi, że tam był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem. And he came to Jesus and he said, Rabbi, we know that you are the teacher who came from God. I on powiedział, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. You see, the rabbinic authorities did not want to recognize that somebody is coming directly from God. Widzicie, rabini nie wierzyli, że mógł ktoś przyjść bezpośrednio od Boga. They believed that God gave everything to the great assembly of the rabbis and he must not intervene. Oni wierzyli, że Bóg przekazał całą władzę i wiedzę temu wielkiemu zgromadzeniu, czyli Sanhedrynowi, i oni najwyżej mogą przekazać jakieś uprawnienia komuś. But Nicodemus acknowledges, ale Nikodem wyznaje, that Jesus comes directly from God. On mówi, wiemy, że przyszedłeś bezpośrednio od Boga. But Jesus isn't satisfied with Nicodemus' acknowledgement. Ale Jezus nie jest zadowolony z tego wyznania Nikodema. Jesus tells him that he needs to be born again. Jezus mówi mu, że on musi na nowo się narodzić. And that is a very big discussion. Oh, what is born again? Everybody of a Christians know what Jesus means here. Ale tutaj bardzo szeroko dyskutuje się nad tym wyrażeniem, co to znaczy być nowonarodzonym. I każdy chrześcijanin wie sam za siebie, co to znaczy. Oh, born from the Spirit, of course. This means speaking in tongues. Oczywiście, to chodzi o mówienie językami. To jest narodzenie z ducha. The Spirit breathes where he wants. Of course, that's how people find the justification for all this charismatic phenomena. Duch wieje, gdzie chce. No więc te charyzmatyczne przejawy mogą różnie wyglądać. This is taken out of context. Ale to wszystko jest pozbawione kontekstu. Because the context here is the issues Jesus raises during the Passover. Ponieważ to jest kontekst związany z Paschą. And the specific subject which Jesus teaches at this Passover is the subject of conversion of non-Jews. I głównym zagadnieniem, które Jezus tutaj porusza, to jest nawrócenie tych, którzy nie byli Żydami. And that's why, you know, the entire purpose of him driving out all the merchants is to clear the way for non-Jews to be converted. Całe to wydarzenie związane z oczyszczeniem świątyni miało za zadanie oczyścić drogę
dla nieżydów do przyjęcia Bożej religii. Well, what about the Jews? Nicodemus doesn't have this problem. No, ale to nie było potrzebne Nikodemowi. Nicodemus is born Jew. Nikodem był urodzonym Żydem. And Jesus says, you must be born again. A Jezus mówi, ty też musisz się na nowo narodzić. It doesn't matter in this case whether you born Jew or not born Jew. Nie jest ważne, czy się urodził jako Żyd, czy też nie. Conversion has nothing to do with your birth. Nawrócenie nie ma nic wspólnego z twoim naturalnym urodzeniem. Today in Judaism this issue is still a big sticking point, especially in Israel. To zagadnienie dzisiaj jest bardzo ważnym problemem dla Żydów, zwłaszcza w Izraelu. Especially in my own family, I can give you an example. Ja mogę wam podać przykład z mojej rodziny. You see, according to medieval Judaism, według judaizmu średniowiecznego, A Jew is considered only if he has a Jewish mother. Żydem mógł być tylko ten, kto miał matkę Żydówkę. So if somebody's mother is Jewish, he is Jew, but if somebody's father is Jewish, he needs to go through conversion procedure. Jeśli więc ktoś miał matkę Żydówkę, no to był naturalnie Żydem. A jeśli miał ojca Żyda, to musiał przejść przez etap nawrócenia. Well, I have one uncle who lived in Israel. Ja mam wujka, który mieszkał w Izraelu. His wife was also Jewish. Jego żona była również Żydówką. So, my cousin is Jewish. Więc mój kuzyn jest Żydem. Moja kuzynka. Yes, she married a Ukrainian man. Tu chodzi o kuzynkę, więc moja kuzynka poślubiła Ukraińca. Well, my niece, she is also Jewish. Moja siostrzenica jest również Żydówką. She married Ukrainian man. I ona poślubiła Ukraińca. Her son is also Jewish. No to syn jej jest również Żydem. He has already one quarter of Jewish blood. Ale tak naprawdę to ma tylko jedną czwartą krwi żydowskiej. But he is Jewish. Ale jest Żydem. Well, my other uncle is Jewish. Drugi mój wujek jest też Żydem. But he married Ukrainian woman. Ale ożenił się z Ukrainką. Well, my cousin isn't Jewish. Więc mój kuzyn nie jest Żydem. So he needs to be converted. And on musi się nawrócić, żeby zostać Żydem. And my nephew, great nephew, doesn't have to be converted. A mój brat, the son of syn my bratanka, niece, the son of my niece doesn't have to be converted. Syn mojej siostrzenicy nie musi się nawracać. What's the logic in this? Jaka w tym logika? Jesus says there is no logic. Jezus tu mówi, że w tym nie ma logiki. If you don't convert, jeśli nie jesteś nawrócony, you won't be safe. To nie możesz być zbawiony. Doesn't matter where you born Jewish or where you're not born Jewish. You need to be converted. Nieważne, czy się urodziłeś Żydem, czy nie, musisz się nawrócić. And conversion come through the immersion into the water. A nawrócenie ma takie etapy jak zanurzenie w wodzie.
and through receiving the Holy Spirit. I oczywiście przyjęcie Ducha Świętego. And that's what Jesus teaches of to Nicodemus. I tego uczy Jezus Nikodema. Conversion only matters if you accept what the Father has done that you accept the fact that the Father so loved the world that he sent his only begotten Son so that everyone who believes in him should not perish, but has eternal life. John 3:16. A nawrócenie jest tylko wtedy, kiedy ze szczerego serca przyjmiesz to, co Jezus powiedział. Jeśli, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. You see how we cannot just take John 3:16 that everybody knows by heart and use it out of context. A więc widzicie, że nie można wyrwać tego wiersza 3:16 z kontekstu, jak to wielu robi. This is important topic of Jesus' teaching on the Passover. Jest to bardzo ważny element związany z nauką Jezusa o święcie Paschy. And we'll talk about other festivals when we continue. Będziemy jeszcze mówić o innych świętach. I think I took a little more than I needed to. Zająłem chyba trochę więcej czasu, niż powinienem był. Should we do questions or przerwę? Czy chcecie czas na pytania, okay, czy może przerwę zrobimy? No. No pytania, no przerwa. We need to do Havdala. Teraz będzie Havdala.